macie 17 godzin limitu, żeby do nas wrócić cali i zdrowi o 22. Jestem na starcie ultramaratonu pierwszego Przedwiośnie i to był mój pierwszy, najfajniejszy ultramaraton, w jakim biegłam. Patrz, kilka lat temu. Nasi uczestnicy, którzy przybywają do nas z całej Polski, odwiedzą takie kultowe miejsca jak Łysice, Święty Krzyż, zobaczą Bodzentyn, Skałki na Bukowej Górze, czy wiele fajnych panoram górskich, jak choćby panorama z Klonowa i wiele, wiele innych ciekawych miejsc. Atmosfera jest super. I w ogóle się nie przejmujemy, że jesteśmy ostatnie. No ktoś musi zamykać, no. Prawda? Prawda, panowie? Jest tak super, jest. Piękna pogoda. Dopisuje. Nic, tylko chodzić, biegać. Wszystko jest rewelacyjnie. Po prostu ja się tak cieszyłam na ten bieg, że mówię, witaj przygodę na nowo. Cudownie jest po prostu. Towarzystwo rewelacyjne, kondycja bardzo dobra. Spróbowałabyś tylko powiedzieć inaczej. Łosie w Campinasie wyjątkowo na gościnnych występach w Górach Świętokrzyskich. Także cieszymy się bardzo. Jesteśmy zadowoleni, idziemy dobrym tempem i teraz mamy 10 km do Bodzentyna. Piękne miejsce, piaskowiec Dewoński, można podziwiać, można sobie porobić zdjęcie. Mieścimy się w założonym przez siebie limicie, także jest ok. Teraz lecimy szybko na zupę. Zupka pyszna, atmosfera jak zawsze super, idziemy do przodu, przed nami miejska, wyżegniemy ducha, później wąska torówka i jesteśmy prawie w domu. Piękne słońce, wspaniała wycieczka. O chodę. O, trzeba uważać. I
niżej niż dalej. Jest nieźle. Myślałam, że może być gorzej, ale jest naprawdę nieźle. A przyrodniczo jest cudownie po prostu. Narobiłam mnóstwo zdjęć. Pięty bolą. Pogoda, wspaniali ludzie i atrakcji dużo. Jesteśmy stąd. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych gości, którzy z całej Polski. Chcemy sobie ciasteczko, ale fajnie. Gościnność niemożliwa, także cieszymy się, że tu nas tak serdecznie witają i goszczą. Do następnego. Ekipa spoko. Nie ma to jak poziom górny, nie? Czas był wyśrubowany, także ledwo zdążyliśmy. Zostało nam 20 minut czasu, ale jednocześnie było bardzo przyjemnie. Pogoda dopisała, także zabawa przednia polecamy dla wszystkich na przyszłość. Wszystko woli, ale super. Bardzo fajnie, że było troszeczkę błota, więc było takiego urozmaicenia, bo byłoby za łatwo bez tego błota. Byłoby komfortowo. I pogoda, przepiękna pogoda. Chyba tutaj organizatorzy mają wtyki w kuri albo przynajmniej gdzieś na aparaty. Także super, polecamy każdemu imprezę organizowaną przez Świętoczysty Poziom Gór. Naszą imprezę organizują trzy instytucje. Jest to Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór, Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciechotach oraz Biblioteka i Centrum Kultury w Bodzentynie. Ta impreza narodziła się właśnie tutaj na Żeromszczyźnie, a maraton Przedwiośnie to nic innego jak nawiązanie do powieści Stefana Żeromskiego Przedwiośnie, a szklane medale to wizja właśnie szklanych domów w jego powieści. Dziś trwa szósta edycja, ale my już zapraszamy Was serdecznie do udziału w siódmej edycji kultowego festiwalu pieszobiegowego Przedwiośnie.